Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i cieplutko i zapraszam Was dzisiaj na kolejną taką pogadankę, bo wiem, że takie filmy lubicie, też o takie filmiki mnie bardzo często prosicie, dlatego jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was serdecznie do oglądania i muszę Wam powiedzieć szczerze, że jeszcze nie wpadłam na pomysł, jak nazwę ten filmik. Czy to będzie po prostu jak zmienił się YouTube na przestrzeni czasu, jak każdy widz chce, żebyśmy byli po prostu idealni, jak każdy człowiek walczy do tej idealności, do tej perfekcji, żeby wszystko było na tip-top, żeby wszystko wszystkim ładnie się podobało, było cacy, pięknie i elegancko. Nie mam pojęcia, nie mam pomysłu na nazwę tego filmiku, jak zwykle u mnie spontanicznie. Dzisiaj rano piłam sobie kawkę. I słuchajcie, przy śniadaniu wzięłam sobie telefon i wypisałam sobie wszystko, to co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Także jeżeli macie ochotę pobyć ze mną chwilkę, zobaczyć co Wam chcę przekazać, co o tym myślicie, to zapraszam Was serdecznie na filmik i zapraszam do oglądania. Zaczniemy od tego, że YouTube na przestrzeni czasu, na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Bardzo, bardzo, bardzo się zmienił. Też prosicie mnie o filmik na temat współprac, bo wróciłam do Polski i nie ukrywajmy, dużo się dzieje, po prostu dużo się dzieje. I też obiecałam Wam jakiś czas temu, jeszcze chyba w Wielkiej Brytanii, że taki filmik specjalnie dla Was nagram, że powstanie filmik o współpracach, jak to jest, współpraca komercyjna, współpraca barterowa, jak to wygląda, jak z zarobkami itp. itd. Myślę, że jeżeli będę miała właśnie taki dzień, że będę miała do tego wenę, będę miała jakoś takie pozytywne nastawienie, nastrojenie, to Wam o tym wszystkim opowiem, także możecie się spodziewać filmiku odnośnie współprac. A właśnie, a ja, bo zgubiłam myśl, a ja dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o tym, jak właśnie YouTube na przestrzeni lat się zmienił, jak to teraz wygląda, że YouTube też dla wielu jest źródłem dochodów, jakby jest pracą, tak jak ja już Wam zawsze mówiłam od samego początku, że dla mnie YouTube jest już pracą i tak to wygląda. YouTube zmienił się strasznie bardzo, ponieważ ja, kiedy zaczynałam nagrywać, słuchajcie, kiedy jeszcze oglądałam inne youtuberki, nie było aż tyle hejtu, to przede wszystkim. Hejt po prostu z roku na rok się tak rozszerza, że głowa mała, że głowa boli. Nie było hejtu, nie było dobrych aparatów, nie było dobrego naświetlenia, oświetlenia, nie było jeszcze dobrych lustrzanek, pięknego tła, idealnych włosów, idealnego makijażu. Kiedy ja zaczęłam oglądać YouTube, to jakby od swojego życia codziennego uciekałam wieczorami przy lampce wina, przy herbatce do tego, żeby zobaczyć fajne, naturalne, normalne dziewczyny, które polecały kosmetyki i śmiać mi się chce, bo zawsze jak to wspominam, że kiedyś na początku YouTube'a, jak się oglądało YouTube'a, to potem po prostu robiło się listę zakupów i biegło się do sklepu, żeby mieć to wszystko, co te wszystkie youtuberki. Także tak kiedyś było. Nikt nie patrzył na nic, nie było tyle zła, tyle zawiści w ludziach, było miło, fajnie, przyjemnie. Nikt nie zwracał uwagi na to, jakie jest tło za Tobą, czy masz równo pomalowane usta, czy jesteś bez makijażu, czy masz tłuste włosy, czy nie. Teraz YouTube zmienił się kolosalnie. Dla wielu osób YouTube stał się, tak jak mówiłam, pracą, źródłem dochodów, a co się z tym wiąże? Z dużym hejtem, z dużą zawiścią ludzi. I jak oglądam te wszystkie angielskie, amerykańskie youtuberki, tam nie ma tyle hejtu. Tam jest po prostu jakoś tak spokojnie i przyjemnie. Przynajmniej ja mam takie odczucia. Natomiast, tak jak mówię, dużo rzeczy się zmieniło i teraz każdy odbiorca, widz żąda też na przestrzeni lat od youtuberów, żeby wszystko było ładne, idealne i cacy. I trochę rzeczy ostatnio mnie wkurzyło, powiem Wam szczerze, trochę rzeczy mnie ostatnio zdenerwowało. Wypisałam to sobie tutaj i chciałabym Wam o kilku rzeczach powiedzieć. Nikt z nas nie jest idealny. I moim zdaniem też w takim filmie liczy się przekaz, liczy się to, co dana osoba chce powiedzieć, a nie na przykład jak ma ustawiony statyw, jak ma ustawioną kamerę, bo ja, broń Boże, nie mam zamiaru się na filmach wyszczuplać. Mnie znajomi oglądają, ludzie, widzowie, możecie mnie spotkać na ulicy, każdy z Was wie, jak ja wyglądam i dlaczego miałabym ustawiać kamerę wysoko,
żeby się wyszczuplić. Absolutnie dla mnie to jest jakieś chore i banalnie głupie. Ja ustawiam tak kamerę, bo to po prostu zależy od wielu czynników. Od światła, od pogody, od tego też przede wszystkim, że chcę Wam pokazać jakieś tam tło, co tam się za mną dzieje, żeby było miło dla oka, przyjemnie, a nie żebyście po prostu tylko widzieli moją buzię. I czasem kamerę ustawię tak, czasem kamerę ustawię tak. I moim zdaniem tutaj chyba nikt nie powinien ingerować, bo jeżeli ogląda się dany filmik, to po prostu dla treści, a nie też dlatego, że tak bardzo to komuś przeszkadza w odbiorze, że ja patrzę troszkę wyżej, a nie troszkę niżej. No po prostu to jest dla mnie czepialstwo i ja jakoś ja nie mogę tego zrozumieć. Także za wysoko kamera, za nisko kamera. Kolejna rzecz to zbyt jasne tło. Jesteś prześwietlona, nie wyglądasz w tym świetle korzystnie. Jesteś biała, wychodzi ci podbródek, wyglądasz jak śmierć. Za jasne tło. Kiedy pada deszcz i jest ciemno, my, youtuberzy, też musimy się z tego tłumaczyć, że jest deszcz, jest ciemno, witam Was serdecznie, przepraszam Was dzisiaj za światło, ale jest ciemno. No, czy kiedyś ktoś przepraszał za światło, za to, że nie miał lamp, że jest prześwietlony, że jest ciemno i że nagrywa, nie wiem, laptopem albo kamerką w telefonie? No nie. W tych czasach nie może być za jasno i nie może być po prostu za ciemno. Też tak, co często dostaję jakiś tam komentarz wcześniej, też dostawałam to, słaba ostrość. Jesteś niewyostrzona na tym filmie, wyostrzone jest tło za tobą, dajmy na to, poduszka za tobą jest wyostrzona, ty jesteś rozmazana, nie podoba mi się to, przeszkadza mi to w odbiorze. I ja to rozumiem, ale moim zdaniem to jest po prostu czepialstwo, naprawdę czepialstwo. I teraz weźmy taką osobę, która na przykład chce założyć sobie kanał na YouTubie, ma jakąś fajną wiedzę, ma jakiś dobry przekaz, może wielu osobom pomóc, jest mądra w danej dziedzinie, ale na przykład nie stać jej na dobry sprzęt, nie wie jak wystartować z kanałem, no bo wszystko musi być przecież perfekcyjnie. No i po prostu taka osoba nie zakłada tego kanału, a myślę, że do na przykład świata YouTube'owego dałaby bardzo dużo od siebie. Kolejna rzecz, to tak jak mówiłam, niekorzystnie wyglądasz w tym świetle, to tło cię pogrubia, masz w tym świetle żółte zęby, krzywe zęby, pomyśl o aparacie, jesteś za gruba, jesteś za chuda, masz przetłuszczone włosy, Jezu, worki pod oczami, płakałaś całą noc, czemu masz worki pod oczami? Nie powinnaś z takimi worami pod oczami nagrywać. To jest kolejne, co sobie zapisałam. Nie pasuje Ci ta pomadka. Powinnaś nosić ciemne odcienie pomadki, ponieważ w bladoróżowym kolorze wyglądasz jak śmierć i podkreśla żółtość Twoich zębów. Kolejna rzecz, słuchajcie, to tak jak mówiłam, brzydkie tło, rozmazane tło, nie nadające się tło, nie pasujesz w ogóle tutaj dzisiaj do tego filmiku, no po prostu ręce opadają. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, dlaczego ludzie o takie błahostki się czepiają, nie zwracając uwagi na treść filmu. I jeszcze takie coś, co po prostu też mi teraz przyszło do głowy, to po co nagrywać ten filmik, nic on nie wnosi, nie wiem w ogóle, jaki to ma sens. To jest nudne. Każdy widz, każdy człowiek widzi w tytule tytuł filmu, po prostu. I jeżeli mi coś nie odpowiada, to ja w ogóle nie wchodzę w ten film, bo szkoda mojego czasu i po co w ogóle? No nie, osoby wchodzą, żeby napisać komentarz typu beznadziejny film. Po co? Nic nie wnosi do YouTube'a. Coraz nudniejsze te filmy. I też ze znajomą ostatnio rozmawiałam i też mówi, że dostała takie komentarze, że te Twoje vlogi są już takie nudne, nic się w nich nie dzieje. No hello, teraz mówię o kanałach vlogowych. Takie jest nasze życie, tak jest, nie będziemy czegoś robić na siłę, nie będziemy starać się być idealni, wyidealizowani w tym świecie. Po prostu tak wygląda nasze życie. Może jest nudne, ale jest nasze. Każdy jest panem swojego życia, słuchajcie, i tak to wygląda. Także no nawet nie wiem, jak nazwać ten film. Ot tak po prostu dzisiaj naszło mnie przy kawie, żeby opowiedzieć Wam o takich sytuacjach. Też jestem ciekawa, co inne dziewczyny, co nagrywają, o tym myślą. A wiem, bo mam bardzo dużo znajomych w tym świecie, że też dostają takie komentarze. No i powiedzcie mi, czy ja dzisiaj nie mam za wysoko ustawionej kamery? Czy jest za nisko? Czy chciałam się wyszczuplić? Czy wyglądam grubo? Czy jestem zapuchnięta? No nonsens, moi drodzy. Po prostu nonsens. Moim zdaniem to jest czepialne. Bo ja jak lubię jakąś dziewczynę, lubię jakąś youtuberkę, to nie patrzę, czy ma dzisiaj makijaż, albo czy przeprasza, że dziś go nie ma. Po prostu włączam, oglądam, delektuję się chwilą, nie wiem, i poprawia mi nastrój i humor. Także tyle w dzisiejszym filmie, tyle w tej pogadance, tyle w tym temacie.
Jeżeli też chcecie jakiś inny temat, żebym poruszyła, to koniecznie dajcie mi znać, bo myślę, że warto jest o takich rzeczach rozmawiać, nie tylko o jakichś tam kosmetykach, holach na przykład. Dlaczego bierzesz chińskie rzeczy? Dlaczego? Bo niektóre rzeczy są fajne. Biorę, bo dostaję za darmo. Po prostu szczera odpowiedź. Dostaję, dlaczego mam z niektórych przynajmniej rzeczy nie skorzystać. Okej, moi drodzy, i to by było na tyle. Tak to wygląda. I ja tak zawsze powtarzam też, że każdy z Was może założyć kanał, może postawić sobie aparat, cokolwiek chce, światła i może nagrywać, jakby wolny zawód, a nie potem czepialstwo, że na przykład, nie wiem, ktoś na tym zarabia, bądź, nie wiem, dostaje coś za darmo. To jest wolny zawód. Jeżeli macie ochotę, macie czas, zakładajcie kanał, dążcie do tego, jakby spełniajcie się w świecie YouTube'owym. Tego Wam nikt nie zabroni, nie musicie mieć do tego fachu, nie musicie jakoś specjalnie mocno się przygotowywać. Nagrywajcie, jeżeli chcecie być takie, nie wiem, jak inne vlogerki, youtuberki, mieć współpracę, mieć coś za darmo, droga otwarta. Tylko próbujcie. Także słuchajcie, podsumowując, tak to teraz wygląda, takie mamy czasy, troszkę z przymrużeniem oka, bo jeśli takie rzeczy śmieję, absolutnie mnie to, wiecie, w jakimś stopniu nie rusza, nie płaczę po nocach, no po prostu się do tego uśmiecham i tyle. Dzięki za mile spędzony czas, tak jak mówię, koniecznie napiszcie, co o tym wszystkim myślicie, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia w kolejnych filmikach, wrzucajcie jakieś inne tematy, na które chcecie, żebym po prostu odpowiedziała, bądź nagrała filmik. Przesyłam buziaczki i pa! Bye.